Minął ponad miesiąc, odkąd ja i moja ciocia nie mieszkamy ze sobą. A w zasadzie ja byłem w więzieniu. Mój dom jest totalnie zdemolowany. Prawdopodobnie zniszczył go Venom. Ale na całe szczęście Przemek, mój przyjaciel, zaproponował mi pomoc w wyremontowaniu go. Mój Przemek, będzie trudno. Nie martw się, damy radę. Kilka śrubek, kilka rzeczy, damy radę. Będzie kłopot. Mieliśmy na to 2 tygodnie. Dlaczego akurat 2 tygodnie? Ponieważ musiałem przygotowywać się do poprawek. Ponieważ mam tak naprawdę 11 jedynek na koniec semestru. No i Przemek zadeklarował również pomóc mi w nauce, która oj, nie była łatwa. 11 przedmiotów, 11 jedynek, 11 sprawdzianów, które jeżeli bym oblał, no to moja edukacja w tym roku by się skończyła. Więc musiałem zdać za wszelką cenę. Trwało to dniami i nocami. Mało spaliśmy, non-stop remont, nauka, remont, nauka, remont, nauka. No i oczywiście starałem się też odwiedzać Martynę, która nadal była w śpiączce farmakologicznej. Przemek, gdyby nie ty, to nie udałoby się. Spoko, nie masz sprawy, ale i tak nie jesteś przystojniejszy od Spidermana. O Jezus. Ja cię kręcę, takiego stresa. Co ty się stresujesz? To przecież będą pytania na pewno z jakiejś lektury, no. Przygotowywaliśmy się do tego cały miesiąc. Nie bój się, Lufer, na pewno dasz sobie radę. Na pewno, na 1000%? Chłopie, zdążyłeś nawet wyremontować cały dom. No wiem, okej. Ale jeżeli będą pytania o lalkę, to weź mnie coś zapytaj mnie coś. Kim był Wokulski? Wokulski był lalką! Lalką! Nie lalką! No a kim był Kola Nikola? Wiesz kim był Wokulski? Nie. Nie wiesz kim był Wokulski? Jedziesz na poprawkę z Polaka? Nie powinnaś tutaj zacząć się modlić. Dzień dobry, klaso! Mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani. Chcecie sobie jeszcze ze mną powtórzyć chwilkę? Nie. To tak czy nie? Nie. Parę pytanek na rozpoczęcie. Kim był Wokulski? Nie, kim był Wokulski, proszę pani? Wokulski był głównym bohaterem lalki. Dobrze, zapraszam do klasy, kochani. Poczekaj. Przemek, motywuj mnie. Hej, czekaj, a kto jest za ta dziewczyna? Twoja przyszła, nie doszła. Hej. Hejka, jestem Wicką. Jesteś, jak się wstydzi, jak słodko. Ej, wylosowano Wicku, tak? Tak. Cześć, ja jestem Lufer, jak cię zwą? Weź jej powiedz, bo ja nie, bo może ona po innym języku mówi. Jak masz, jak ci zwą rodzice? Ej, co się pani śmieje? Nic. Jak masz na imię? W sensie, jak się nazywałem na Teamspeaku na przykład? Kajas. K-A-R-I-A-S-Y. Karias! Jest lepiej. A Wokulski był sprzedawcą. Jeżeli kochani chcecie dołączyć tak jak Karias na nasze odcinki, to zasubskrybujcie kanał, zostawcie dzwona, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz. Karias to słodziak! To przypnie wam każdą bez wyjątku serducho. No słuchajcie, bardzo się stresuję, więc napiszcie jej taki komentarz, żeby ona widziała i żeby się nie stresowała następnym razem. Daj
dawajcie im taki komentarz. Przepraszam bardzo, czy ja mogę tu być? Tak. A, dobra. Jak chcesz, to tam tobie dałam książkę wcześniej, pamiętasz? No to tak, możesz sobie z niej, wiesz, tak patrzeć, możesz zobaczyć, jakie są pytania. Co tu robią kamery? A to nie wiesz? Dobre pytanie. Jak są poprawki, to są włączone kamery. A dlaczego oni są, jak ja mam tylko jedynkę na koniec roku? Bo Piterek poprawia z 12, a Nikolas 4 na 5, a co? Jeśli się stresujecie, to mogę zawsze wyłączyć kamery. Bardzo chętnie. Żartowałam, nie wyłączę, bo będziecie ściągać. Co w pierwszym? A nie dawać ci kartki. Luferku, pójdziesz po kariec do toalety? Ja? Do damskiej? No tak. Dlaczego ja? No a czemu nie? Masz jedynkę, proszę już iść w tym momencie. O Jezu, kariac się zestresowała i muszę się z nią skontaktować, czy u niej wszystko jest okej? Okay? Damska toaleta. Źle mi się kojarzy damska toaleta. Ostatnio jak tam byłem, to przywołałem ducha kobiety, dziewczyny, w której się zakochałem. W sensie, nie zakochałem się, to jest chwilowa miłość. W sensie, no, zakochałem się, no, co mam wam powiedzieć, no? Oh my god. Nie, ja nie wejdę do damskiej, ale zapukam. Karias, jesteś tam? Tak, jestem, przyjdę później. A czemu cię nie ma? No bo się zestresowałam. O kurde, belmole. A jaki chcesz komentarz do losowania? Możesz kwiatek. O, napiszcie kwiatek. Przypnie wam serduszko. Dla Karias napiszcie, dla Karias. A przyjdziesz na tą poprawkę? Zobaczę. Okej, Karias, to czekamy. Ja cię kręcę. Ciekawe, co robi klocka. Teraz widzowie takie, co? What? Nie no, nie robi. Dziewczyny nie robią klocków. Z tego co wiem. Proszę pani, jestem. Dobrze, idzie jest Karias. W toalecie, tak jak mówiłem, zestresowała się i powiedziała, że może będzie, może nie będzie. Dziewczyny robią kupę? No teoretycznie tak. Teoretycznie? No w praktyce nie wiem, nie jestem kobietą. Proszę pani? Tak. Bo Przemek pyta... Nie. Przemek pyta, czy... Pani... Proszę się nie bić. Jest pani barwy, wolna. Perfumy. No, dziękuję bardzo. Dobrze, proszę usiądźcie w ławkach. Przemku, usiądź tutaj albo tam, gdzie chcesz. Bo ci nie będę pomagał. No, masz mi pomóc. Dobrze, kochani. Mam napisane już wasze poprawki. Proszę bardzo. O, przepraszam. Dostałem dwie? Oj, przepraszam, moda jedną. Ty, Przemku, dostałeś? Tak. A ty Piterek? Nie. O, przepraszam, to chyba dobrze. Dziękuję. Dobrze, kochani, pytania są z lektury waszej ulubionej lalki. I będę was pytała... Co? Mieliśmy pisać! Tak, Luferku, ponieważ pewnie byście ściągali od siebie. A tak więc, pierwsze pytanie. No i masz, Lufer, nie. Pierwsze pytanie do Luferka. O nie. Kim był Wokulski? A pani powiedziała, że głównym bohaterem powieści Pantadeusz? Jesteś Pantadeusz. Wiem! O, przypomniał sobie. Dziady, część trzecia. Słucham? Co za debil? No co? Pamiętajcie, kochani, że macie trzy pytania, na które musicie dobrze odpowiedzieć. Jeśli odpowiecie dobrze na jedno pytanie, to niestety jest to jedynka. Jeśli odpowiecie dobrze na dwa pytania, wtedy to jest trójka. A jeśli odpowiecie dobrze na wszystkie trzy, no to wtedy zdajecie. To ja mogę odwołać? Tak, możesz. Pinokio, turniu, przecież ci mówiłem, że to jest... Ej, nie podpowiadamy. Luferku, wierzę, że umiesz. Dobra, okej. Pamiętaj, masz nawet podpowiedź na swojej książce. No co jaka? Z czego omawiamy teraz lekturę? Jaka to lektura? No lalka. No właśnie, a więc Wokulski jest głównym bohaterem jakiej książki? Latarnika! Nie, ja wychodzę, proszę pani, bo ja nie mogę z nim. Ja idę na świetlicę, do widzenia. Lalka, proszę pani, lalka! Żartowałem od początku, ja wiem to wszystko! No właśnie, to dobrze, bardzo dobrze. Przemek, wracaj, ja wszystko wiem! Dobrze. Może mi pani dać najtrudniejsze pytanie ever. Dobrze, ale najpierw zapytam Piterka. Za jakie przezwisko Wokulski obrażał się i nie był miły przy obsłudze gości? Ja wiem! Ale poczekaj, daj jeszcze szansę Piterkowi. Ja wiem! Oddaję turę Luferkowi. A, dobrze, to w takim razie minus jeden punkt dla ciebie. Kola Nikola, może ty spróbujesz odpowiedzieć na to pytanie? Ja? Tak. Więc tak... Nie wiem. No dobrze, no to Lufer. Ja wiem. Tak, proszę. Przemek go nazwali. Ja ci dam zaraz Przemek. Ale proszę spokój. Konsyliarz. Skąd to wiedziałeś?
A jestem mądry, ja się uczyłem, proszę pani, do tego. A chyba mądry inaczej. Dobrze, w takim razie już masz 2 punkty, Luferku. No i bez problemu, bez problemu. Dobrze, w takim razie pytanie do... Jakie to są pytania? Piterka, jak długo Wokulski uczył się w szkole głównej? Niecały rok? Dokładnie tak, niecały rok. Uff, to nie wiedziałem. Dobrze. Udało się. Kola Nikola. To też będzie pytanie spoza książki, kochani. Jak Maruj to spoza żony? Książki? Dlaczego dostajemy... Przepraszam, no spoza książki, którą wam dałam. O, fio. Ile po zmarłej żonie odziedziczył Wokulski rubli? Ja wiem! 3. Nie. Ja wiem. Ale blisko. 3. Blisko? 30. Tak, ale ty... 30 tysięcy? Dokładnie jest, tak. Jest, dokładnie tak. Kolejny punkcik dla ciebie. Dobrze. Luferku, pytanie dla ciebie. Jak długo Wokulski był żonaty z Małgorzatą Minclową? Czego na bank nie będziesz wiedzieć? Nawet Spiderman tego nie wie. 4 lata! Co ściągasz? Nie ściągam, skąd mam ściągać? Pięknie. Proszę pani, on ściąga, bo on na wszystko dobrze odpowiadał. Przemek, przecież sam mnie do tego przygotowywałeś, Przemek! Sprawdzę na kamerach, czekaj. Jedyne co ściągam to, kurde, torenty z internetu. Tak, nie majtki codziennie. No niestety, Przemku, nie ściąga. Dobrze. To może jeszcze jedno pytanie do Luferka. Dobrze, jeżeli odpowiesz dobrze na to pytanie, to zamiast jedynki postawię ci na koniec roku 5. To jest najtrudniejsze pytanie, którego nikt nigdy nie zna. Dobra, okej, nie ma problemu. W okolicy jakiego miasta został zesłany Wokulski za udział w powstaniu styczniowym? O nie. Haha, nie wie. O nie, to jest takie przykre, że Przemek będę miał 5 za calutki semes. Jak to? Irkuck, proszę pani. Bardzo dobrze. Masz 5 na koniec roku. Dobrze. On ma 5, ja mam 6, on nic nie robi. No to Przemku w takim razie. A! Przemek! Przemek! Zwymiotowałeś na panią! Nieprawda! O! Jesteś! Było. Cześć! Nie masz stresa? Już jest lepiej, ale nadal się zrozumie. Może lepiej nie iść do pani od polskiego, bo ona... Bo ona ma ciężki przypadek choroby lokomocyjnej. Przemek się na nią zżygał. Przemek, co? No, zrobił tak... Nie, to Lufer zrobił tak... Dobra, poprawka z Polaka zaliczona. A teraz biologia. Jeżeli ktoś będzie ściągał, to ja ściągnę z niego życie! Rozumiesz, Luferku? Rozumiem, proszę pani, ale czemu pani to mówi po 10 minucie pisania sprawdzianu? Nie pyskuj! Szacunek do starszych się należy! Okej. Okay. Jak tam, Kolcia, dajesz radę? Tak, wszystko dobrze. O, wiesz, jak mnie w krzyżu łupie po tylu latach siedzenia po prostu. Ach, wy imbecyle, nic nie umiecie w ogóle w tej szkole. Uczę was już tyle, a wy nic nie umiecie. Ciągle tylko poprawki i poprawki. Ale Luferę pewnie znowu na jedynkę napiszę. Oj, zaskoczę tym razem panią. Zobaczymy. Jak napiszesz na więcej niż jedynkę, to przysięgam, że zwolnię się z tej szkoły chyba. I wstawię ci jeszcze w dodatku 5 na koniec semestru. Albo nawet lepiej, 6. Nie ma pani psychy. To ja ciebie tego też i... Co? Wróciłeś. Jak napisałeś? No, powiem ci, mamy malutki problem. 20 lat w tej szkole uczyłam. Wyboda płaca. Ej, zrobiłeś ty na jedynki napisałeś? 20 lat, no, koniec mojej kariery. Napisałem na 6. I co? Mam 6 na koniec semestru i słuchaj, pani przysięgła, że jeżeli napiszę na 5, no, to on już nie będzie uczyć w tej szkole. Przemek! Przez 30 lat nikt nie miał tu poprawki z WF-u. Przez 30 lat uczę też tej szkole. Czy ty jesteś z siebie dumny, amebo umysłowa, a raczej amebo fizyczna? Kurde, oczywiście, że tak. Dam ci taki wycisk, że nigdy nie weźmiesz usprawiedliwienia z WF-u. A jeżeli zdasz, to wszystko, co ci dam tutaj, to postawię ci 6. Dobra, nie ma problemu. 1000 okrążeń. Dobra. Nawet do trójki nie umiesz nawet liczyć.
999 i... Jak przekroczy to linię, to będzie... 1000! Proszę pana! Kurde, zasnął? Proszę pana! Halo, zrobiłem 1000 okrążeń, tak jak pan prosił. Polska wygrywa mundial, co? Nie, Polska, proszę pana, nie wygra mundialu, mówię to panu. Ten jest z Francją przegra 3-1. I Lewandowski strzeli karnego? Też tak obstawiałem. Zrobiłem te 1000 okrążeń. Matko, sałatko, która jest godzina? Dobra, leź do domu, ja ci wpiszę tą szóstkę. Na serio szóstkę? Tak, 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 leź do domu, już leź. Ja cię kręcę, będę miał szóstkę z WF-u! Jest! Jezu Chryste, to dziecko na stary dach jeździ. Co to okrążeń zrobił? Gdyby nie moja kontuzja w 86, to ja bym teraz grał na mundialu, a nie jakiś już w szkole. Cześć, nie, gdzie jest telefon, halo, Luferek, szybko halo? Do mnie, odbiór, co tam? Marcyna, co się dzieje? W stanie. Co? Szybko, chodź tu, rzeź. Dobra, lecę. Co ja mam robić? Muszę się przebrać. Przemek! Przemek! Tu, szybko! Co się dzieje? On jest w stanie krytycznym! Jak to w stanie krytycznym? No pikało to! Mi! Spadaj ją! Zbadałem ją, sprawdzałem, ona sprawdziła duszę krwi, ona ma najrzadszą grupę krwi! Jak to najrzadszą? Zero RH minus! Zero RH minus? Ja mam zero RH minus! Tak czego mi nie mówiłeś? Ale ona nie może wziąć mojej krwi! Jak to nie może? No nie może. Nie ma gadania, chcesz ją uratować? No chcę ją uratować, ale no nie może wziąć mojej krwi. To podpinaj się do niej już. Przemek, ale rozumiesz, że jeżeli ona się podepnie do mojej krwi, to stanie się jakaś straszna rzecz. Ale mnie to nie obchodzi, chcesz, żeby umarła? Jakbym ci to powiedział, to nawet byś nie uwierzył. A ja nie pozwolę, żeby ktoś umarł w moim domu, pogodzę się już. Dobra, niech ci będzie. Podpinaj się. Mam nadzieję, że przeżyje. Jej stan jest krytyczny. Jeżeli przeżyje, to będzie cud. Mówiłem wam, żeby ją zaprowadzić do szpitala. Ej, co się dzieje, Przemek? Nie wiem. Zrób coś! No, robię co mogę! Zobacz, co widzę! Ej, pali się! Przemek! Wstawaj! Co jest z nią? Jak to? Co się stało? No zobacz! O ja! Lepiej to skończyć! A teraz zapraszam was na mój drugi kanał Luferek Games. Wbijajcie cieplutko właśnie o tutaj, o, klikajcie. Zapraszam was, tam jest survival, na którym też będą wylosowani widzowie. Mam nadzieję, że wbijecie. Życzę wam miłego dzionka. Trzymajcie się i papatki.